Posłuchaj, zlokalizowałem tunel, który kończy się gdzieś w południowej części Starego Miasta. Wkrótce wyjdzie z niego pewna dziewczyna. Czy możesz poprosić Troy, żeby na nią czekała? Crane, nie po to tam jesteś, ludzie nam tutaj giną. Wiem, wiem i robię postępy. Pomóżcie tej dziewczynie, dobrze? Ma na imię Ezgi. No dobrze, ale proszę, Kyle, znajdź sposób, by nam pomóc. Także usłyszeliśmy kawałek rozmowy między... W samej grze The Following myślę, że nie trzeba dużo działać, dużo robić. Po prostu trzeba dobrze słuchać i wszystko. Dobra, teraz porozmawiamy sobie z Jasnym. Jazir, znalazłem rzeczy Ezgi przy wejściu do tunelu. Wyglądał na szlak przemytników. Na mój gust prowadzi do Haranu. Ona idzie do Haranu? A czy będzie w mieście bezpieczna? Byłeś tam, powiedz! Nie będę kłamał, Jazir. To niebezpieczne miejsce, ale poproszę moich przyjaciół, żeby jej pomogli. Ja... Dzięki, Kyle. No i super. Czyli mamy teraz Jazira. Mamy teraz Jazira załatwionego. Podejdziemy tylko teraz do kupca. Chcesz odwiedzić tego jeszcze kupca? Nieznajomy. Szukasz czegoś? Akurat to przykładowo przy tym będzie to wycięte. Nie będziecie tego widzieć. Tutaj mam skończone. Przywołamy sobie tylko łazik. To akurat elegancko zrobili przywołanie samego łazika. Same takie konkretne rzeczy. Jednak ja potrzebuję. Dobra, tu mam. Nie mam żadnych takich. Tak, tutaj coś było takiego, które bym potrzebował. Jednakże oni mi chyba tego nie zostawili. Potrzebuję po prostu narzędzia deszyfrującego, które jest... Nie wiem, gdzie jest. Dawno też jako nie grałem z Tajnik Lighta. Gdzie tu potrzebuję? Potrzebowałem to po prostu od chłopaków dostać. Jednakże nie mogę tego użyć teraz. Zajmiemy się tymi trzema pobocznymi zadaniami, czyli teraz anomalie. Dotrzyj do jest. Chyba, że to jest do góry na tym. Tak jest. Czy mam pod jedynką, czy pod dwójką? Aj, tak to jest, jak się trochę nie gra, już się traci jakikolwiek. Człowiek nie gra trochę czasu i już mam... No dobra. Się tam dostać. Tam bym się musiał dostać na chwileczkę. Kurwa mać, no. Zaraz za te przekleństwa. Thank you.
próbuję po prostu dojść tam, ale no coś widać, że mi się to nie idzie pod moją myśl. Dobra, wiem, że na pewno, że to jest tutaj gdzieś, tak? Że to jest na pewno gdzieś tam. Tylko jak tam dojść? Dobra. Mam to. Tylko problem w tym, czemu nie mogę tego otworzyć, nie? Wiecie, o co chodzi? Jakiegoś papierka nie mam, czy czegoś nie mam, że to po prostu nie działa. Ja bym to teraz, żeby to działało. Kurwa! Nic nie potrzebuję. Przechodzimy po prostu dalej. Kyle, słyszysz mnie? Ezgi. Cholera, pieprzone zakłócenia. Ale posłuchaj, udało mi się. Znalazłam Troy. Dzięki, Kyle. Powiedziała mi o... Ezgi? Ezgi! Cholera. Jazeer, mam dobre wieści. Dobre wieści? To byłaby miła odmiana. Ezgi żyje. Jest w drodze do wieży. A to najbezpieczniejsze miejsce w całym Haranie. Zamieszka z moimi przyjaciółmi. Naprawdę? Chwała niech będzie matce, Kyle. Chwała niech będzie matce. Teraz delikatnie, tylko po prostu tak jak powinniśmy zrobić. Może powinienem trochę zmniejszyć głośność. Nie wiem, czy mi tak będzie słychać. Myślę, że tak powinno wyglądać to teraz. Jesteśmy w jakiejś jaskini typowej. Nie wiem, co to za jaskinia nawet jest. Więc... Stary Mary Hokus Pokus. Jaskinio, witaj. Dobra. Widzę, że tu też chłopaczki miały problem z dotarciem. Jakieś granaty. To jest za przycisk, widzicie to? Jeszcze z tym, dobra, idę dalej. W ogóle to powinienem zrobić w tamtej misji gównej, nie? Zamiast tego. Ale... No kurwa, nie mogę do niego podejść. Ja za dużo przeklinam. Dobra. Być może, ale... Już jednak czasem trzeba... Człowiek potrzebuje przekląć, żeby mieć... Dobra, bez tłumaczeń. Teraz bo się tłumaczę, bo coś tam boknie jak szewc. Nie, to czasami tak bywa. To mi po prostu tak jest. To jest samo z siebie już. No, gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Żeby się film będę próbował renderować tak jak najszybciej, żeby dla was było najprzyjemniej.
moja postać ogólnie też nie jest jakaś tam zaraz. To jeden z nich. Dobra. No i... Drugi też nie żyje. Żadna niespodzianka. O cholera, ludzie Raisa? Jedno z najgorszych tutaj w tym, co zrobili. To po prostu dali dupę trochę z tym, że... widzicie, co teraz zrobili z tym, co nie? Ładunek nie został uszkodzony. No dobra, ale gdzie jest? Hej, jesteś tam? Znalazłem tę jaskinię, o której mówiłeś, i dwóch twoich braci. Martwo. Odebrałem też wołanie o pomoc. Ktoś wspomniał o ładunku, którego tu nie ma. A więc jednak zostały skradzione. No dobrze, działaj dalej. Postaramy się dowiedzieć czegoś o trzecim bracie. Dokładnie. Uważaj na pomarańczowe mundury. I na symbol. Trzy poziome paski. Nie rozumiem. Ci bandyci tutaj to zbiry Raisa. Są gorsi od nieumarłych. To, co nastąpiło w Haranie, to głównie ich wina. I wszystko jasne. Dziękuję, Kyle. Na pewno przyda nam się ta informacja. Każdemu by się przydała taka informacja. No dobra, no to mamy teraz tak. Co dalej? Dalej pomaga dzieciom. Czyli co? Czyli teraz nas czekają misja poboczna, czy idziemy dalej? Nie wiem, czy po prostu... Ja tu coś jeszcze znajdę takiego typowego. To może mi pomóc. Po prostu tam będę mógł już sobie wyjść jakoś. Czy może coś przegapiłem? Nie wiem, na serio nie wiem. Bubu. Skoro nie atakuje, jest okej. Tak czy siak, muszę mieć jakieś tam z tego typu, wiecie, żeby po prostu się, kurde, rozleciał teraz. No, także idziemy. Dobrze, że ten dziwny zapachowe coś tu jest. Działa! Zapewniam, że to już nie działa. To tylko działa w jaskiniach. To tylko działa w jaskiniach. Crane, straciliśmy kontakt z kimś, kto wykonywał pewne zadanie dla matki.
Chcielibyśmy prosić cię, byś sprawdził, co się z nim stało i... I pomógł, jeśli zajdzie potrzeba. Tak. Matce bardzo zależy, żeby ten człowiek wykonał powierzone mu zadanie. Dobra, o kim mowa? Nazywa się Attila. Jest etnografem, pracuje w posiadłości matki. To ta duża rezydencja na szczycie wzgórza. No dobra, no to też tak zrobimy. Dajemy te i dzięki po prostu obejrzeniu u innych nie muszę teraz już... Wiem, co mam zdawał tą stronę. Po drodze tego wyjścia będę po prostu sobie robił już te wszystkie moje te misje takie, te poboczne. Całościowo, tak. Oczywiście w 50 dniu odcinka może nie być. Jeśli będzie, to będzie to odcinek taki dość szybki. Ze względu też na pracę po prostu nie mam czasu. A, spadaj, mapko. Akuna Matata. Ma go rozwalił majątek. Tego powinno zabić. Gin. No gin w końcu. Nie chcę zginąć. Umieraj! Kiedy on umrze? Ja dostałem przypadkiem. Buco. Zdech w końcu. Dobra. Gdzieś tutaj mamy wejście do Attili. Przejdziemy sobie górą tutaj. Nie. Górą, stary. Jest. Idziemy. Prosta sprawa, wchodzimy sobie tego tutaj. Tutaj jest to wejście do niego. Tutaj chyba nie będę potrzebował za dużo jakichkolwiek takich tych. Po prostu tu mam tylko samo wejście do niego. No, w dobrym punkcie nawet to wejście jest. Jest dobrze, fajnie pomyślane. Dobra. Czy tu coś mamy ciekawego? Otwieranie zamków standardowo. Tak czy siak i tak to będzie pocięte wszystko na kawałki, więc tak tego nie zobaczycie. Na to z tego względu, że na przykładowo wielu z was nie ma czasu. To było niepotrzebne.
Nawet jeśli ktoś z was by chciał sobie obejrzeć przygodowo tak, czy mogą tędy wejść. No. Dobrze, to znalazłem w ogóle notatkę. Muzykę właśnie mnie interesuje Attila. Jego skarby. Nie wiem, może jakieś... I nie ma tam nic. Czyli teraz szukam dalej. On gdzieś tutaj powinien być. Tego co pamiętam. Przyszedłeś mnie zabić? Dobrze. Siemano, rób swoje. Przyszedłeś mnie zabić? Dobrze. Rób swoje. Nazywam się Kyle Crane. Matka się o pana martwi, Attilo. Wysłała mnie, żebym pana odszukał i upewnił się, że wszystko w porządku. Absolutnie nie jest w porządku. Proszę jej powiedzieć, że książki nie będzie. Nie dam rady. Jestem umierającym starcem, nie Indianą rządzącym. Umierającym? A prosił pan matkę o pomoc? Niestety obawiam się, że nie ma leku na raka. Moje dni pracy w terenie są policzone. No i dokładnie. Problem leży w tym, że tak zacytuję Hamleta, wszystko się spieprzyło. Proszę usiąść. Napij się pan ze mną, panie Crane. Wie pan, jeśli to wyprawa w teren pana powstrzymuje, to mogę pomóc, przynieść co trzeba. Nie wiem, co to za badanie, ale matka chce, żeby pan je ukończył. Mówi pan, że przyniesie mi wszystko, czego potrzebuje. Tak, potrzebuję tylko listy. Na pewno pomogłoby mi, gdyby wróciło zasilanie. Jeśli mam dalej pracować, będę musiał robić też po nocach. Cóż, zajmę się zasilaniem, ale kawę musi pan sobie załatwić we własnym zakresie. Chociaż kawę i tak to mamy przy sobie, więc myślę, że nawet sama kawa. O, tu coś ciekawego dla mnie leży. No ta tureczka. Weźmy w górach. Tak. Pięcie na szyi, więc co mam zrobić? No, pokazały mi się kable. Jeszcze dokładnie przeszukam sobie, że może gdzieś tam będzie coś leżało. Dobra. Muszę wejść, dobra. Teraz tam wyjdziemy. I tam dopiero później. Teraz tutaj mam jedno naprawione, dobra, tędy idzie. Tu idzie tędy. Tutaj wchodzi.
O, kabel. Popsuł się. Tam siebie się nigdy nie psuje. Na końcu tu mamy nic wartego mojej uwagi. Zasilanie, dobra. No dobra, no tu mamy to, będziemy mieli z głowy. Tam jeszcze coś pokazuje, dobra, tam. Mamy. Tutaj. Dlaczego kabla jakoś tak nie zamaskowali? Wszystko tak niedbale zrobiło. No dobra, to idziemy teraz do atelii. Zobaczymy, czy możemy coś. Chłopaczek się powinien cieszyć naszej pomocy. Przywróciłem zasilanie, panie Attilo. Co teraz? No to możemy się wziąć do roboty, panie Crane. Badam ślady przepowiedni o Bogu Słońca w zabytkach lokalnej kultury. Wygląda na to, że dla matki to sprawa życia lub śmierci. Nie mnie dochodzić czemu. Zatem mamy tu do zbadania 3 starożytne monolity. Szukamy konkretnych cech, więc musi pan obejrzeć je osobiście i dokładnie mi opisać. Skoro mam już zasilanie, będziemy w kontakcie, nawet jak pana tu nie ma. Ale proszę się pośpieszyć, panie Crane. Nie będę żył wiecznie. Ha, ha, ha. Nie będę też żył wiecznie. Zbadaj wszystkie miejsca kultu. Szybko na mapkę. Pierwszym miejscem. Tu jest ta wyspa. Oczywiście, dlatego, że nie jest tak. Ona jest z tej strony, tak? Już mówię. I to jest tamta wyspa. Zobaczymy, może pod wodą coś mamy. Chyba, że był nieśmiertelny, wtedy mogłem tu pod wodą spędzić długie godziny w szukaniu czegoś, ale zaraz się okaże, że jesteś śmiertelny. Chodzi o zrzut. No to... Tak, to jest pierwsza ta nasza. Jeszcze nie to jebka. Wow. Tak spieprzone, że... Fajna woda, fajnie woda czysta, co? Wody ładną zrobili. Echlan czasami umie się bardzo postarać, żeby stworzyć coś, co... widzów
widzów i graczy, którzy grają w grę, bardzo przyciąga do siebie. Więc czasami jak Techlak chce, to potrafi. No i dobrze, ładnie mamy tutaj. Mamy pierwszy. Kurwa, ale się wytraszyłem. Widzieliście to? Papierdolę. Ale schiz. Widzę monolit, panie Attilo. Proszę go opisać. Jest tu malowidło, wygląda na stare. Przedstawia mrówki zmierzające do kręgu, ta wewnątrz kręgu ma czerwoną głowę. Nie, nie, panie Crane, to nie mrówki. To malowidło przedstawiające wiernych modlących się do słońca. No cóż, skoro tak pan twierdzi? Ta w środku ma na głowie specjalną rytualną maskę, jeśli dobrze zgaduję. W porządku, to już coś. Proszę iść dalej. Tylko kości szczuję. Dobra, mamy jedno zaliczone. No mi wystraszyli. Nawet nie wiedziałem, że to zombiaki będą w okolicy. Dobra. Ja bym chciał teraz znaleźć coś innego. O. Po prostu by to skakał po całym tym, żeby wiedzieć, gdzie to jest. Skarbów. Dobra. Nie szastujemy, musimy. No dobra, tu powinien być jeden z monolitów. Ale albo się rozleciał, albo coś zepchnęło go do wody. No, już leciał, tak jak ja. Mogę zabić jakby szybciej. Wodzie chyba znaleźć ten moment. Tak? Czy mi się tak po prostu... Pa, pa! Rubum! No i zrobił bum. Musimy sobie popływać. O, mam coś. Dobra. Dobra.
Dobrze, że nie ma rekinów tych zombie. Panie Attilo, następny monolit. I? Jest pod wodą, ale dostrzegam resztki malowidła. Chyba przedstawiało coś jak głowę? Czy to mogła być maska? Tak, możliwe. Dobra robota, panie Crane. Zapierdalamy teraz tam i idziemy do tego czynnika. Działa. Kurde. Potworny lol. Zabijemy tych. Dobra. Jeden. Chciał mnie zabić. Panie Attilo, znalazłem jeden z tych monolitów. Jak wygląda? Zajebiście wielki kamień i jakieś stare malowidło. Słońce nad szczytem góry, którą przekreślono zygzakiem. A co się ja przeklinam? Tak, ktoś dopisał z boku: Amir kocha Jasminę. To pomocne? Dobrze, panie Crane, idźmy dalej. Panie Attilo, to już wszystkie. Co teraz? Obawiam się, że czas na wspinaczkę. Proszę się kierować w stronę najwyższego szczytu. Znajdzie pan tam miejsce zwane Świątynią Słońca. No i wdecha. Panie Attilo, jestem przy tej górze. Co pan widzi? Tylko całkiem spory stok. Mówiłem. Dobra, musimy iść tam, do innego wyjścia nie ma. Wspinaczka, panie Crane. Nie teraz, proszę, jeden błąd i jestem trupem. Ale widzi pan coś. Później, poważnie. Dobrze, że mam ten hak. Bez tego haka by było bardzo ciężko. Kurwa. Nie no, ej no, ja pierdolę. Prawie muszę poczekać, aż mi się odładuje. Tutaj. Jasne. Widzę malowidło. Człowiek ze słońcem zamiast głowy i kobieta obok niego. Bardzo dobrze, panie Crane. Ale to nie jest to, czego szukamy. Proszę iść dalej. Dobra, więc idziemy dalej, skoro tak. Ten mutant. No więc tutaj teraz.
Teraz tak. Aha, tam. Trochę to dziwnie. No. Dobra. Trochę ciężko jest. Musimy coś pominąć. Kurwa! Ja pierdolę! Wow. It's not easy. Dobra. Myślę, że to będziesz tutaj. No dobra, jestem na szczycie. Wspaniały widok. No to bierzmy się do pracy, panie Crane. To będzie ta cała ta gówniana badać świątynię. Więc muszę badać, gdzie to jest. Maska gdzieś tutaj powinna leżeć, jest tutaj. Dawaj tą jebaną maskę. Kurwa, muszę poczekać, aż on badać. Chuja moje dzikie węże. Coś, tam coś jest, jakieś malowidło. Na jednym z monolitów namalowano zakrwawione ostrze. Coś jeszcze? Może maska? Nie, a mam szukać maski? Z wytężoną uwagą, panie Crane. No to dobrze, no to dobrze. Bardzo ważne. To wiem, gdzie maska jest. Maska leży tutaj też. Zioła nam się zawsze przydadzą. Maska jest tam. Hej, Crane. Panie Attilo, znalazłem otwór z... nie wiem, chyba ofiarami. W środku jest też maska. Czy jest czerwona? Jeśli tak, proszę ją ze sobą zabrać. Tylko ostrożnie. Tak, czerwona. Mam wziąć coś jeszcze? Jest tu bardzo dużo rzeczy. Nie, nie, to powinno wystarczyć. Sądzę, że może już pan wracać, panie Crane. No i pięknie. Czyli teraz muszę kilometr biegać, żeby zanieść. Światło, kamera, akcja. Dobra. Podziemna jaskinia, część pierwsza.
prawda. Myślę, że... Myślę, że wrócimy w kolejnym odcinku tutaj. Ojej. Kolejne odcineczki będą prosto na w miarę przedłużone. Trochę przeginam z czasem gry już. Mam godzina 48, więc widzimy się w kolejnym odcinku za chwileczkę. Tylko po prostu pójdę sobie zapalić